ma. Ja dzisiaj mam swojego prywatnego szofera, Michała. Okej. W którym jedziemy do Łodzi. Fundacja Fun & Drive wystawia swoje auta i można się przejechać za symboliczną wpłatę. Zaczniemy od M4. Dobra, wsiadamy. Jasne wnętrze. Nice. Jakie łopatki. Słuchajcie tego. Ja w ogóle jestem w szoku, że siedzę w M4, ponieważ może to dziwne, ale nigdy nie jeździłem M4. Jeździłem wszystkimi M-kami chyba oprócz M4. No i to też nie jest zwykłe M4. Co to jest za M4? Widziałem po Akrapie, że to nie jest. To jest 550 koni. Czemu? Czemu? No bo dlaczego jeździć w serii? No, kto jeździ M4 w serii? Zdradzę ci później, gdzie to 550 jest ukryte. Zaczynasz od normalnej serii. Dobra. Czy ja mam tu jakiś już. Aha, ja mam manuala i dlatego on tak już ciągnie te obroty. Wiesz co? Ławki w górę idą, przechodzi. Pięknie. Ale to czuję, mimo wszystko, to było fajne, ale czuję mimo wszystko, że to nie był maks możliwości tego auta. Teraz mamy cały czas M1, czyli taki, tą serię standardową. Mimo serii tą trakcję. Jezu, jaki to jest wydech! Ja zachoruję na ten wydech. Piękna sprawa, ryczę aż miło. I te bąbelki. Ja nie mogę. Musimy ten wydech z zewnątrz opukać. Na trzecim biegu albo ja coś robiłem wcześniej źle, albo tu po prostu jest. Tutaj zwalniamy, tu masz 40, tutaj mamy ostry zakręt. Ale jak na torze się czuję. 200 szykana i wylot. No, wow. Nie, no to jest masakra. Musimy tą dwójeczkę sobie wcisnąć. Chociażby na chwilę, tylko ja będę uważał. Tu już. Spoko. Sam przed sobą. On jakby będzie trochę bardziej narowisty i mówię z dwójki na trójkę. On załącza pełną moc i masz wtedy takie. To co teraz zauważyłem właśnie. Mm-hmm. Nie. Nic podobnego. Jeszcze? Zauważyłeś? Od razu ci mielił kołami. On po prostu ma troszkę za dużo mocy jak na warunki, które mamy dzisiaj. Ale to rwie. Zrzuca cały czas i schodzi z tych wydechów. Piękna sprawa. Nie no. Ciężko w ogóle skonstruować myśli przy takim samochodzie. Jeszcze jak tego słucham. Jak kałaszników. No, to jest masakra. Redukcja? No. Jaki to jest dźwięk? Cały czas. Schodzi z obrotów z 4,5 do 3 i cały czas ten kałaszników. Tomek, proszę, zdradź mi. Czemu to jest 550? Oprócz mapy, bo zakładam, każdy robi mapę. Wiesz co, mapa i wydech. W tym samochodzie to naprawdę wystarczy. On z tego co wiem, turbin nie ruszał. Ten samochód jak wychodził, on miał ponad 450 koni na hamowni. Oni podawali mniejsze wartości. Natomiast tutaj naprawdę można bardzo dużo zrobić. No wiesz, jak masz turbiny w aucie, fajną V6, to można naprawdę dużo. Redukcja. No na razie największy hit zrobiło jeżdżenie dookoła manufaktury, jak woziłem ludzi najnowszym Evo. Huracanem.
popadał lekko deszczek, tam jest napęd na 4 i tutaj jest ten taki zakręt, co wylatujesz w tą dwupasmówkę. I na tym, na korsie idziesz delikatnie bokiem. Nie było twardego, powiem ci. A to jest ten system, który stawia cię bokiem, ale cały czas cię troszkę utrzymuje, że cię nie obróci. Kurczę, nie pomyślałbym nigdy, że będę po manufakturze jeździłem czwórką. Piękna sprawa. Słuchaj, ja dzisiaj rano woziłem ludzi wzdłuż rynku, zastępując tramwaj 911. Wyobraź sobie ich zdziwienie. Mówię, zapraszam, zastępuję tramwaj dzisiaj. Tak, to tak jak ja mówię, robię nie, reakcję. Serio, otwieraj ten, no. Tak jak ja reakcję robię. Ale wiesz, ochrona do mnie przyjechała, mówi, jest taki gość w Polsce, który tam coś ubera tego. Ja mówię, no, będzie dzisiaj. Co ty gadasz? Czy my możemy zrobić jakąś licytację z tobą na przykład? Żeby ci ogarnąć jakąś furę, na przykład na toru, ja ci dam RCF-a i żeby jedna osoba, która wylicytuje w internecie przejazd z tobą, wsiadła do tego RCF-a na miejscu pasażera, żeby się przewiózł. RCF-em na torze Łódź? No. Chodzę w to. No pięknie. Dobra, jakie są warunki dla widzów? Dla widzów? Żeby, tak. Żeby pojawić się na torze. Tak, tak, będzie licytacja na charytatywnie Allegro. Pod filmem w opisie. Będzie link? Dobra. A my co? Jeszcze dziękujemy. Adamowi. Tutaj za to autko. Tak. Firmy Detailer. Adam jest właścicielem tego samochodu. Tu jeszcze dla największych morsów. Mamy cabrio. Przypomnij, ile jest stopni? 2 stopnie? Tak. 2,5? Ale są suszarki na kar. To jest wasze stoisko w fundacji, tak? Tak jest. BMW wyścigowa. 320 koni w dieslu. Co to jest za samochód? Shelby Cobra. Piękny. 450 koni, V8 wolnoszczące. Ale w jakim stanie? I Warszawa. N4 spodobała mi się w ogóle tak bardzo, że po ciemaku też musimy... Ile to? Godzinę cię nie było, tak? Poszedłeś na zakupy, krążyłeś wokół naszego stoiska w manufakturze i możemy się jeszcze raz przejechać, tak? Tak było. Prawie. Teraz na przykład, nie wiem czy wy zwróciliście uwagę, jedziemy od dłuższego czasu w miarę cywilizowanie. 4. bieg, 5. bieg. Do 50 na godzinę i ten samochód zachowuje się, jakby totalnie skrywał swoje możliwości. To znaczy, nie słychać go, wydech jest spokojny, środek jest wygłuszony. Naprawdę fajny samochód. Nie powiedzieć, że dziadkowóz, ale tu naprawdę jest komfortowo, tak? Ale jak się wciśnie jeden magiczny guzik. Dokładnie, jeden przycisk, od razu już słyszymy. Przeciąga obroty. No i wydech przede wszystkim. I tak, i jeżeli rozgrzejemy ten wydech, to strzela, no, tak jak widzieliście. A ja was spytam z tyłu, Misiaki, jak wy tam się mieścicie? Jest dobrze? Jest dużo miejsca? Generalnie posiadając 1,90 m wzrostu, o, trochę ciekawe. Tutaj sobie Tomka tym magicznym przyciskiem po prawej stronie przesunąłem do przodu. Jestem w stanie w miarę komfortowo sobie tutaj siedzieć. Generalnie głową o sufit nie wadzę, więc... To już nie jest ta M2, do której na tylnej kanapie zmieszczą się tylko torby na siłownię. Ale można tu fajnie siedzieć, bo zauważyłem, dlatego spytałem. W ogóle tryb M2, są dwa przyciski, M1 i M2, jak się wciska M2, to jest taki już beast mode, to on jeszcze upewnia się, czy ty naprawdę chcesz wcisnąć ten przycisk. Tak, na pewno, potwierdź. No dobra, potwierdzamy. I od razu strzał z wydechu. I od razu test hamulców. Działają. Hamulce są fajne, naprawdę. Romantycznie im robisz tam z tyłu. Może wam zgaszę światło. No i wylądowałeś. No jak? Co tu jeszcze chciałeś powiedzieć? Może nie chcę stąd wychodzić. To... Ale to mam ci dać numer do Adama, czy do czego bijesz? Muszę już wracać do Warszawy, bo ja będę ci truł do północy. Spoko. Ten telefon. Spoko. Wyłączę telefon. Dzięki. Nie, tak na poważnie, bardzo ci dziękuję. Dzięki jeszcze i raz. To, co rozmawialiśmy wcześniej z Torem Łódź i z Charytatywną Akcją. Będzie licytacja na Charytatywnie Allegro. Jest 2 stycznia na torze Łódź. Jest, tak, jest wszystko aktualne i podejmuje się tego, więc... RCF, podajcie. Cześć, trzymajcie się. Do jutra.